zły chłopak. Zły chłopak. Ekipa złota. Ekipa złota. Linkę Gold. Cześć, jestem Mariusz Linkę, mam 45 lat. Zły chłopak, zły, zły. Ekipa złota. Jestem zawodnikiem i trenerem brazylijskiego jiu-jitsu. Sprawdzam się w mieszanych sztukach walki. Generalnie tym się zajmuję w życiu. Ekipa złota, Linkę Gold, Polska, zła Europa, zachodni pomoże. Rozpętana wojna sam na sam, jiu-jitsu, ale tu do pojego. Moja kariera zaczęła się w wieku 7 lat, kiedy moja mama zapisała mnie na judo do szczecińskiej Arkonii. Tak naprawdę myślę, że ona wtedy nie myślała o tym, że to będzie jakakolwiek kariera. Chciała, abym nauczył się bronić i żebym zajął się jakimś sportem. Trening za treningiem, po prostu ten sport mnie bardzo wciągnął, mimo że tak naprawdę wcześniej nie myślałem o tym, żeby być zawodnikiem judo. Chciałem grać w piłkę, ale jakoś życie inaczej zdecydowało. I tak właśnie moja przygoda ze sztukami walki trwa już w tej chwili 30, prawie 8 lat. Wysiłek zwiększ, zrobiona praca owocuje, wysiony sen. Zły chłopak, zły, zły, ekipa złota, Linkę Gold, Dini, Polska, zła Europa, zachodnie pomoże. Rozpętana wojna, sama sam, jiu-jitsu, walę tu do pojękota. Co jest moim największym osiągnięciem? Myślę, że moim największym osiągnięciem jest mój czarny pas, który dostałem od mojego mistrza Giorgia Macacopatino. Jestem pierwszym czarnym pasem w Polsce, pierwszym czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu w Europie Wschodniej. I tak naprawdę myślę, że to jest mój największy sukces. Przy czym tych sukcesów sportowych mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. W tej chwili trudno mi nawet wymienić je wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio liczyłem swoje medale z Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i z Mistrzostw Pan Ameryki i mam ich około 60, także naprawdę sukcesów jest bardzo, bardzo dużo. Poza tym, co jest fajne? Jest fajne to, że mimo że są te sukcesy, dalej we mnie tkwi się taki ogień, który powoduje, że chce mi się to robić. To nie jest tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, a tak naprawdę to jest dalej moją pasją, moim życiem i budzę się rano i myślę co będę i jak będę trenował niż o innych rzeczach. Dupaj kontakt, zły chłopak, zły, zły. Ekipa złota, Linkę Gold, Polska, zła Europa, zachodni pomoże. Rozpętana wojna, sam na sam, jiu-jitsu, walę tu dupaj kontakt. Pierwsza walka, którą pamiętam i utkwiła w mojej głowie, to jest tak naprawdę pierwsza walka na zawodach judo. Miałem wtedy 7 lat, walczyłem do 22 kg, a ważyłem 18. Przegrałem tą walkę, wiem, że strasznie płakałem, po tej walce, ale podobało mi się i myślę, że to jest walka, która najbardziej utkwiła w mojej pamięci. Powraca to później w ringu, operacja, stop, stacja, klatka, musi do akcja, złota reprezentacja, bez matactwa, Linkę Gold, frakcja, ty wiesz co to znaczy, ktoś rozpętał wojnę tu, wojownik wkracza. Zły chłopak, zły, zły, ekipa złota, Linkę Gold, Dini, Polska, zła Europa, zachodnie pomoże. Tak jak w słowach tej piosenki, najważniejsze są dni, których jeszcze nie znamy, tak samo najważniejsze są walki, których jeszcze nie znamy. I tak naprawdę muszę ja o sobie tak myślę, muszę tak naprawdę patrzeć ciągle do przodu, mimo swojego wieku i nawet sam parę razy myślałem, że tu już jest koniec, ale tak naprawdę, jeżeli człowiek się dobrze prowadzi, to można to w tej chwili ciągnąć długo i mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę powalczę. Jak mówię, najważniejsza walka myślę, że jest ciągle przede mną. Rozpętana wojna sama sam, jiu-jitsu, ale tu do pojej kontakt, Linkę Gold, ty ma jak, tak Szczecin, zły chłopak, sty, współczesny Shaolin, norma, wybrana droga, na tym punkcie korba, bestia zdolna, submission odporna. Jak mówię, najważniejsze dla mnie w osiągnięciach trenerskich jest to, że tak naprawdę kształtuje młodych ludzi. I myślę, że tak jak trener mój wpłynął na mnie, tak ja i wpływam na nich i
i oni starają się iść taką prostą drogą, która nie ma wyboru. A jakie są zagrożenia, jeżeli chodzi o sztuki walki? Wiadomo, że do sztuk walki ciągną ludzie, którzy mają pewne ukształtowania psychiczne. Tak naprawdę ich bardzo łatwo ściągnąć na taką drogę, nazwijmy, do ciemnej strony mocy. I mówię, no, dzięki jakby temu, że ktoś, czyli trener, ktoś nad nimi czuwa, jest szansa, że oni jednak nie przejdą na tą stronę. Na parkie jest obsesja, sesja, wytrzymałość, kondycja jest pierwsza. Nie ma żytu pomału, charakter zwycięża, chęt zwycięstwa jest konieczna, nie wie co to klęska. Dres ma napierdala, dwa treningi wiesz jak w skali, do setki skala, tylko setka, kadra kompletna. Niedługo spektakl Bushido już się zbliża, pora odpowiednia, zwartym pewniak, parter rzetelna praca, konkretna, chłopaków pozłaca, opłaca się na treningu ze swoim wypraca. Jeżeli chodzi o moje plany na przyszłość, to chciałbym być coraz lepszy w tym, co robię. Chciałbym, żeby moi zawodnicy byli wybitnymi zawodnikami, wybitnymi ludźmi. No i chciałbym się ciągle bawić, móc bawić tym, co robię, i żeby to nie było dla mnie męczące. Operacja, stop, stacja, klatka. Musi do akcja, złota reprezentacja. Bez matactwa, linki, gold, frakcja. Ty wiesz co to oznacza, ktoś rozpętał wojny tu. Wojownik wkracza, zły chłopak, zły ekipa złota, linki, gold. Czy osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć? Tak naprawdę osiągnąłem więcej niż kiedykolwiek marzyłem. Nigdy nie spodziewałem się, że będę miał takie osiągnięcia sportowe. Poza tym mam bardzo fajną rodzinę, jestem człowiekiem spełnionym i mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni i nie będę zdołowany. Tak jak mówię, w tej chwili jestem człowiekiem spełnionym, a to co robię, to jest tylko i wyłącznie chęć doskonalenia samego siebie i pokazywania, że można, że nie ma co się jakby zachłysnąć jednym, drugim czy trzecim sukcesem, a warto tak perspektywicznie na to wszystko patrzeć i wyciągać z życia wszystko co najlepsze, dlatego że może to jest slogan, ale niemożliwe nie istnieje i też tak uważam, bo kiedy zacząłem zajmować się brazylijskim jiu-jitsu, miałem 30 lat i wielu moich kolegów i znajomych pukało się w głowę, że już jestem za stary, że nie dam rady nic osiągnąć. Jak powiedziałem, że będę walczył tu czy tam, to oni tak podśmiewali się. Okazało się, że to jest wszystko możliwe i mówię, osiągnąłem dużo, dużo więcej niż myślałem, bo zdobywałem pierwsze mistrzostwo Europy, myślałem, że to jest wszystko, że tak naprawdę złapałem Pana Boga za nogi, a tych medali, tak jak mówię, w tej chwili jest około 60, także sam w to nie wierzę czasami. Na drogę, na tym punkcie korba, bestia zdolna, submission odporna wieszcza, bierze ciężar, na barki jest obsesja, sesja, wytrzymałość, kondycja jest pierwsza, nie ma żytu pomału, charakter zwycięża, chęt zwycięstwa jest konieczna, nie wie co to klęska, dres ma. Tak naprawdę całe życie zajmuję się sztukami walki i Szczecina sportowo kojarzy mi się z wszystkimi zawodnikami trenującymi sztuki walki, którzy żyją i trenują w Szczecinie, a jesteśmy naprawdę potęgą, jeżeli chodzi o sztuki walki. Mówię my jako Szczecin i to nie w skali Polski, ale w skali europejskiej. Setka, kadra kompletna. Niedługo spektakl Bushido już się zbliża. Pora odpowiednia, zwartym pewniak. Parter, rzetelna praca, konkretna. Chłopaków pozłaca, opłaca się na treningu ze swoim wybranym. Ćwicz, bo naprawdę warto. Patrząc na mnie i na mój przykład, mogę tylko powiedzieć jedno. Wiek to tylko cyfry. Jeżeli w tej chwili zaczniesz, za 20 lat będziesz ciągle się czuł jak młody człowiek. Ćwicz. Linki Goldini, Polska, zła Europa, zachodnie Pomorze. Rozpętana wojna, sama sam, jiu-jitsu, ale tu do pojęcia.